Wszystko był pic na wodę. Na co się tu męczysz? Na co się w ogóle trudzisz? To jest bez sensu. I ja przez 3 albo 4 dni miałem jakiegoś takiego kaca moralnego i zastanawiałem się, czy to w ogóle ma sens, bo diabeł zaczął kłamać przez tą szczelinę i ja powoli zaczynałem w to wierzyć. I naprawdę wtedy padałem na kolana i pytałem: Boże, o co tutaj chodzi? I wiecie, co mnie trzymało? Trzymało mnie to, że były świadectwa, które trwają lata i były trwałe. Ale pytanie, które było w mojej głowie, co z tymi, którzy mówią, to jest jakiś procent, że było, a nie ma. I zacząłem czytać ludzi, jakby też zapiski, historie, szukać tych, którzy mieli długoletnie doświadczenie posługi, żeby zobaczyć, czy w ich życiu to miało miejsce, czy ja po prostu jestem jakiś dziwny. I kiedy zacząłem czytać, okazało się, że oni w swoim nauczaniu również mówili o tym, jak utrzymać uzdrowienie. Ale jest tego stosunkowo mało i chcę wam powiedzieć, że my naprawdę musimy do tego wrócić. Ja spotkałem się z tym tematem również na Litwie, ponieważ mam ten przywilej, że tam, gdzie jeżdżę na Litwie, jeździ ze mną tłumacz. I jak się spędza dużo czasu z kimś, to zadajesz mu różne pytania. I okazało się, że ten człowiek, który tłumaczy moje konferencje, tłumaczył również ojca Emiliano Tardifa i tłumaczył Rufusa Pereire, tłumaczył te wszystkie, tych wszystkich ludzi, którzy byli wielkim autorytetem w dziedzinie uzdrowienia, uwolnienia, więc kiedy ja się dowiedziałem, mówię: opowiadaj mi wszystko. Są takie rzeczy, których się dowiesz z konferencji, ale są rzeczy, które dowiesz się tylko w samochodzie i tylko w kuluarach, których ktoś nie powie do mikrofonu. I mówię: sprzedawaj mi wszystkie nowinki, chcę wiedzieć, chcę słyszeć, chcę łapać z ich mądrości. Oni już nie żyją, ale ty słyszałeś, co mówili. I pytałem, jak wyglądały te spotkania na Litwie, w Kownie. On mówi: Marcin, całe miasto stało w korkach. Cały rynek był po prostu w ludziach. Ołtarz stał na środku rynku i po prostu wszędzie były korki. I na każdym ze spotkań działy się spektakularne cuda. Na każdym ze spotkań ludzie wstawali z wózków, zostawiali kule. Było takie świadectwo kobiety, która nie miała narządu słuchu, a zaczęła słyszeć. Idzie do lekarza, mówi: słyszę, a lekarz pyta: jak? Ona mówi: nie wiem, ale słyszę. Nie wszystko da się, wiecie, medycyna nie za wszystkim nadąży. Na pewno nie za Bogiem. Czasami coś tam się próbuje. I ja zapytałem go: to słuchaj, powiedz mi, to dlaczego teraz, to było 15 lat temu czy kilkanaście lat temu, dlaczego dzisiaj na Litwie jest tak wielka posłucha, nie ma posługi uzdrowienia? Jak kiedyś chodziłem po ulicy, podszedłem do jakiejś pani i jakiejś starszej, mówię: czy może ma pani jakiś problem ze zdrowiem, chce się za panią pomodlić tu na ulicy? Ona mówi, takie oczy zrobiła: przecież to ojciec Tardif się 20 lat temu modlił. A ja się pytam, a co się działo przez 20 lat? Po takim potężnym mężu Bożym, człowieku, który sprowadzał niebo na ziemię, głosił Ewangelię w mocy Królestwa Bożego. Czemu jest ta luka? I tłumacz mówi mi, co było jednym z głównych problemów. Powiedział, zadziało się kilka spektakularnych cudów i przyszła jakaś jedna osoba i powiedziała, czy to biskupowi, czy komuś: doświadczyłam wtedy uzdrowienia, ale to wróciło, nie rozumiem tego. I zaczęto, zobaczcie, poddawać w wątpliwość, czy Jezus naprawdę uzdrawia. Czy to, co się działo, czy było prawdą, czy było po prostu fikcją i chwilą jakiegoś zachwytu. I w mojej ocenie, w mojej opinii tej całej sytuacji zabrakło nauczania na temat, jak utrzymać Bożą łaskę. Bo zobaczcie, jeśli nie zrozumiemy tego tematu, to będziemy mieć w swoich głowach, sercach wiele, wiele, wiele zamętu. Spójrzmy na to w ten sposób. Kiedy Bóg daje ci łaskę pod kątem uwolnienia, przypuśćmy, Bóg uwalnia człowieka z nałogu, z alkoholizmu.
Człowiek jest wolny. Doświadczył darmowej Bożej łaski na takim nawet spotkaniu, mamy takie świadectwa również, ale wie w swojej głowie i wie podświadomie, że lepiej by było, żeby się nie zapuszczał w miejsca z kolegami, z którymi pił i prowadził tamto życie. Czyli on wie, że musi współpracować z łaską. A my w dziedzinie uzdrowienia jesteśmy po prostu jak takie dzieciaki, akurat w złym tego słowa znaczeniu, bo tu widzieliśmy w dobrym tego słowa znaczeniu. I myślimy sobie, no Pan Bóg dał, co będzie dalej, jak wiatr zawieje, wszystko jedno, okaże się. To już nie moja odpowiedzialność. A okazuje się, że tak samo jak przy uwolnieniu potrzebujesz współpracować z łaską i wziąć odpowiedzialność za to, co Bóg ci dał, tak samo w temacie uzdrowienia musisz złapać się mocno tego, co Jezus dla ciebie zrobił i nie dać się okraść. I o tym jest ta konferencja, o tym jest to nauczanie. Więc chciałbym, byśmy otworzyli sobie Ewangelię Marka, 4 rozdział. I chcę wam pokazać, że jest to naprawdę biblijna prawda. I jest to coś, o czym mówił Pan Jezus. Więc warto byśmy to sobie zobaczyli. Ewangelia według świętego Marka, 4 rozdział. Od 1 wersetu widzimy już nagłówek, że jest to przypowieść o siewcy. Ktoś słyszał o przypowieści o siewcy? No ja myślę. Więc tej przypowieści sobie nie przeczytamy, ale myślę, warto przeczytać sobie to, w jaki sposób Pan Jezus tłumaczy tą przypowieść, bo o to tutaj w niej chodzi. Przypowieść nie jest powiedziana dla przypowieści, ale dla wyjaśnienia. I to, co Pan Jezus też mówi w Ewangelii Marka, właśnie w 4 rozdziale, werset wyżej, jest rzeczą tutaj kluczową we wstępie do tej przypowieści. I Jezus mówi tak, kiedy już powiedział o niej, uczniowie do Niego przyszli i powiedzieli, o co Ci tak naprawdę chodziło, bo tak nie za bardzo złapaliśmy to, co chciałeś nam przekazać. I Jezus mówi, nie rozumiecie tej przypowieści? Jakże więc zrozumiecie inne? Innymi słowy, Jezus mówi, że jeśli chodzi o życie w Królestwie Bożym, czyli o to życie, w które jesteśmy wszczepieni i włączeni od momentu chrztu, żeby zrozumieć cokolwiek innego, o czym Jezus mówi w Ewangeliach, o czym czytamy w listach i tak dalej, fundamentem jest zrozumienie tej przypowieści. Jeśli nie zrozumiemy tego, o czym Jezus tutaj mówił, to nie zrozumiemy reszty nauczania Jezusa. To jest fundament. Jezus tłumaczy, jak to jest w Królestwie Bożym. Siewca sieje słowo, a oto są ci posiani na drodze. U nich sieje się słowo, a skoro je usłyszą, zaraz przychodzi szatan i porywa słowo zasiane w nich. Podobnie na miejscach skalistych posiani są ci, którzy gdy usłyszą słowo, natychmiast przyjmują je z radością. Lecz nie mają w sobie korzenia i są niestali. Gdy potem przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamują. Są inni, którzy są zasiani między ciernie. To są ci, którzy słuchają wprawdzie słowa, lecz troski tego świata, ułuda bogactwa i inne żądze wciskają się i zagłuszają słowo, także zostaje ono bezowocne. W końcu na ziemię żyzną zostali posiani ci, którzy słuchają słowa, przyjmują je i wydają owoc. Jaki? 30-krotny, 60-krotny i 100-krotny. Co jest pierwszą rzeczą, którą chciałbym wam pokazać, która jest istotna w tej przypowieści, w wyjaśnieniu tej przypowieści? Zobaczcie, że to samo ziarno jest posiane na wszystkie typy ludzi. To samo ziarno, to samo słowo jest posiane
na ludzi, którzy nie wydają owocu, którzy wydają 30-krotny owoc, 60-krotny czy 100-krotny owoc. I to nam pokazuje, że jest nas tutaj, nie wiem, ponad 2000. Każdy z nas słyszy to samo Boże Słowo i to od tego, jaką glebą jesteś, jakim słuchaczem jesteś, zależy, czy wydasz owoc i jaki ten owoc będzie. Bo my często lubimy mówić sobie, a to była słaba konferencja. Ten mój lider tam nie za bardzo mówi te konferencje. Mój ksiądz w parafii to w ogóle już tak nie za bardzo to tam czasem w niedzielę słuchać tego. A zobaczcie, że Judasz miał doskonałego nauczyciela. Słyszał ziarno, słowo. Ziarno padało na jego serce, tak samo jak na serce Piotra, Jana, innych apostołów. Miał najlepszego nauczyciela, a i tak skończył jak skończył, bo był złą glebą. Więc to słowo uczy nas, że odpowiedzialność za wzrost leży w dużej mierze na tobie. Nie na tych, którzy głoszą. My swoje zrobimy tu na konferencji, powiemy, co mamy powiedzieć. Ale to, czy wydasz owoc, zależy już od ciebie. Jak będziesz żył od jutrzejszego dnia, od jutrzejszego poranka? Czy weźmiesz to słowo i czy zaczniesz tym słowem żyć? Czy będziesz słuchaczem, czy wykonawcą słowa? To jest pytanie. I co widzimy dalej? Już powiedziałem, że ziarnem jest co? Słowo Boże. Amen? Ziarnem jest słowo. I dwa fragmenty w Biblii tłumaczą nam, i często tak jest, że jeśli czegoś nie rozumiemy, warto wrócić i poszukać tego w Biblii, bo często te zagadki są tam wyjaśnione. Psalm 107, 20 werset mówi, że Bóg posłał swoje słowo i uzdrowił tych, którzy je usłyszeli. Ten fragment mówi, że Bóg, kiedy posyła ziarno swojego słowa, sieje słowo, to ziarno pada na glebę i ono przynosi uzdrowienie. Ziarnem jest słowo. W Księdze Mądrości, 16 rozdział, 12-13 werset, czytamy, nie zioła ich uzdrowiły, ani nie okłady, lecz co? Słowo Twoje, Panie, które leczy wszystko, bo Ty masz władzę nad życiem i śmiercią. Nie zioła ich uzdrowiły, nie okłady, lecz słowo Twoje, Panie, które leczy wszystko. 16 rozdział Księgi Mądrości. I znowu drugi fragment, który potwierdza nam, co jest tym, co przynosi uzdrowienie? Słowo Boże. Mam znajomego, który został uzdrowiony ze stwardnienia rozsianego. I ludzie do niego, opowiadał mi tą historię, ludzie do niego przychodzą, pytają, słuchaj, kto się za ciebie modlił, bo my musimy tam jechać. A wiecie, jak on został uzdrowiony? Podczas czytania Biblii. Ta księga ma moc większą niż bomba atomowa, a leży zakurzona na naszych półkach. Szukamy na całym świecie, a wystarczy poszukać na regale. I ciekawą rzeczą jest, ktoś to przeliczył, 2/3 cudów, które uczynił Jezus w Ewangeliach, zadziały się na słowo. Jest napisane, Jezus słowem wyrzucił złe duchy, słowem uciszył burzę, słowem uzdrowił teściową Piotra. Zobaczcie, te rzeczy działy się na słowo, bo ono było ziarnem, które zostało rzucone na glebę ludzkiego serca. I co się dzieje ze słowem, które pada na glebę naszych serc? Jana 10:10 jest napisane, złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, by owce moje miały życie i miały je w obfitości. Diabeł przyszedł po to, by kraść. I to jest też wielka prawda, którą my musimy zrozumieć, że jeśli on jest nazwany złodziejem, to co będzie robił? Będzie kradł. Jeśli znasz kogoś, kto wiesz, że
jest złodziejem i się z nim spotkasz, to raczej wszystkie sobie zamki w plecaku dobrze podopinasz, zanim się z nim zobaczysz i będziesz siedział jak na szpilkach, bo będziesz wiedział, że on zaraz coś będzie chciał ci ukraść. Więc o diable Jezus mówi, on jest złodziejem, to znaczy będzie chciał cię okraść z tej łaski, którą da ci Pan Bóg. W jego naturze jest to, że kiedy widzi, że Bóg coś dla ciebie zrobi, on będzie chciał właśnie to ukraść. Cokolwiek by to nie było, to jest jego natura i tego mamy się spodziewać. Co jest ciekawe, pójdziemy dalej, bo powiemy sobie, w jaki sposób diabeł próbuje wykraść to, co Pan Bóg zrobił, pod kątem uzdrowienia również. Jeszcze raz 16 werset tej przypowieści, jej wyjaśnienie przeczytam. Podobnie na miejscach skalistych posiani są ci, którzy gdy usłyszą słowo, natychmiast przyjmują je z radością, lecz nie mają w sobie korzenia i są niestali. Gdy potem przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamują. Wiecie, co mnie dotyka mocno w tym fragmencie, który przeczytałem? Że Jezus mówi o tym, gdy potem przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa. Jezus nie mówi jeśli. Zobaczcie to. Jezus nie mówi jeśli przyjdzie ucisk. Jezus mówi gdy przyjdzie ucisk z powodu słowa, które usłyszałeś. Czyli możesz być bardziej niż pewny, że wróg będzie chciał cię okraść z tego, co doświadczyłeś tutaj. To jest prawda biblijna. I nie mówię tego po to, żebyśmy się bali, bo powiedzieliśmy sobie, jaką diabeł ma perspektywę wczoraj. Ale mówię wam to po to, byśmy byli świadomi, że może toczyć się o to walka. Doświadczysz miłości Bożej, a wrócisz do domu i ktoś będzie ci mówił akurat coś sprzecznego. Dziwny przypadek, akurat to, co Pan Bóg zrobił dla mnie. Doświadczysz wolności, a pojawią się dziwne pokusy akurat w tej sferze. Znowu bardzo dziwne. Przypadek? Nie sądzę, niektórzy mówią. I tak dalej, i tak dalej. Gdy przyjdzie ucisk z powodu słowa? Nie jeśli. Dlaczego? Bo diabeł się boi tego, że wydasz owoc. Diabeł boi się tego, że to słowo w tobie zakwitnie, że będziesz człowiekiem, który będzie jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, Psalm pierwszy mówi. Że na tych liściach, z tych owoców inni będą czerpać. Diabeł się tego boi, dlatego atakuje, póki jeszcze może. I w jaki sposób można to praktycznie przełożyć pod kątem uzdrowienia? Bo czytamy tutaj, że posianie na miejscach skalistych to ci, którzy gdy usłyszą słowo, czyli zostanie w nich zasiane ziarno uzdrowienia, natychmiast przyjmują je z radością. Jak to wygląda? Chwała Panu, aleluja, czy to jest jeszcze dobre? Dzięki Ci Boże, naprawdę, nie mogłem ruszać ręką, mogę ruszać, nie słyszałem, a teraz słyszę. Widzieliśmy te świadectwa wczoraj wieczorem. Było ich wiele i chwała Bogu za każde z nich. Czyli to jest ten moment, tu jesteśmy, idziemy dalej. Lecz są takie gleby, że nie mają w sobie korzenia i są niestali. I gdy przychodzi ucisk z powodu słowa, zaraz się załamują. Wracasz do domu, mówisz, Zdzisiu, mogę ruszać ręką, widzisz, nie mogłem. A co do ciebie mówi Zdzisiu? Patrzy ci w oczy i mówi, idź do lekarza. Nie tylko z ręką, ale i z głową. I słuchajcie, to jest rzeczywistość, z którą my się zdarzamy. I to nie jest przenośnia. Ja mówię, czyś ty oszalał, czyś ty zgłupiał, XXI wiek. I stykamy się ze ścianą. Wróg próbuje cię okraść przez człowieka. List do Efezjan, 6 rozdział, do tego dojdziemy niedługo. Tam jest napisane, że nie walczymy z krwią i z ciałem, czyli nie walczymy ze Zdzisiem. Możesz sobie wstawić imię, jakie chcesz. Ale walczymy ze zwierzchnościami, z duchami, które posługują się ludźmi. I musisz wiedzieć,
że to jest walka nie z człowiekiem. I nie gniewaj się na niego, przebacz mu od razu, ale wiedz, że walczysz przeciwko tym zwierzchnościom, tym władzom, tym duchom, o których czytamy, że są posłane po to, by nas zatrzymać. I teraz, kiedy usłyszymy takie hasło, które nas często dołuje, i jeśli jesteśmy właśnie taką glebą, gdzie jest brak zakorzenienia, niestałość i załamanie, spytaj sam siebie, czy jesteś taką glebą, że kiedy przychodzi walka, kiedy przychodzi ktoś, kto próbuje zaprzeczyć temu, co doświadczyłeś, jeśli nie masz zakorzenienia, jesteś niestały i się załamujesz, to jest gleba, z której bardzo łatwo diabłu coś ukraść. I tacy ludzie często tracą uzdrowienie. I potem zobaczcie, czy to jest teraz, nie wiem, miejsce na to, by mieć pretensje do głoszących? Mieć pretensje do tego, nie wiem, do osób, przyjść, oszukali mnie na rekolekcjach? Czy to jest brak znajomości słowa i przypowieści, którą Jezus nazwał fundamentalną w Królestwie Bożym? Na Litwie miałem świadectwo, usłyszałem, to w ogóle jest takie science fiction świadectwo trochę, ale wam opowiem, bo opowiadała mi je właśnie ta osoba, o której chcę wam powiedzieć. To jest kobieta, która zaprasza mnie na każde te wyjazdy na Litwę, organizuje te wszystkie wydarzenia, bardzo duże wydarzenia, z taką prawą ręką też swojego biskupa w diecezji, naprawdę wiele przez nią Pan Bóg czyni. I ona któregoś razu poszła do lekarza, zdiagnozowano jej poważną chorobę wątroby. Wirus wątroby, to było śmiertelne. Lekarz powiedział, 3 miesiące masz życia. No i ona się załamała, tak, no bo co? Więc wszystko jedno, teraz zaczęła się jeszcze mocniej modlić, bo to była wierząca kobieta już wtedy. I kiedyś wychodzi z kościoła i przychodzi jakiś mężczyzna, nie znała go w ogóle i mówi, chcę opłacić ci leczenie w Stanach Zjednoczonych. Więc ona mówi, co mam do stracenia? Pakuję się i jadę. Poleciała do Stanów i ten mężczyzna mówi, ja polecę do Kanady, bo w Kanadzie są takie spotkania, na których dzieją się cuda i chcę się za ciebie modlić. Ona powiedziała, okej, chciałabym polecieć z tobą, ale nie mogę, no bo jestem w takim stanie, w jakim jestem. I jest w Kanadzie, jest na tym spotkaniu, wiele tysięcy ludzi na hali i nagle pada słowo poznania. Jest tutaj ktoś, czy w ogóle Pan Bóg uzdrawia kogoś z problemem, z wątrobą, wirusem typu i właśnie padały te dokładne słowo poznania, bardzo precyzyjne słowo poznania. I ku zdziwieniu tego mężczyzny, który tam był, bo to było wielotysięczna hala, wielkie spotkanie, nikt nie podnosi ręki, żeby się z tym utożsamić. Nikt nie miał takiej choroby. I w pewnym momencie mówi, przyszyło go gorąco i mówi, chyba chodzi o nią. Więc podniósł rękę i mówi, biorę to dla niej. To się nazywa wiara. Która była wtedy w Stanach Zjednoczonych. I wszyscy biją brawo, oddają Bogu chwałę. On to wziął przez wiarę. I mówi, miał takie przekonanie w sercu, że to chodzi o nią, że wyszedł z tamtej hali, dzwoni do tego, nie wiem, czy to ośrodka, szpitala, gdzie ona tam była wtedy i mówi, nie mógł się do niej dodzwonić i mówi, napiszcie na kartce, że ona została uzdrowiona i przylepcie jej na drzwiach. Więc ona wraca do pokoju, przeczytała kartkę na drzwiach z krótkim opisem tego, co się stało i mówi, nagle uwierzyłam, że to się stało, poczułam się zdrowa. I tu nie chodzi teraz, wiecie, o pozytywne myślenie i tak dalej, i tak dalej. Chodzi o to, że na poziomie ducha coś się wydarzyło. I mówi, zaczęłam normalnie funkcjonować, jakby nie było ze mną problemu, a to była naprawdę poważna choroba. Miała 3 miesiące życia. No i co? Idzie do znajomych, idzie do lekarza i mówi, zostałam uzdrowiona, mój znajomy był w Kanadzie, wysłał mi SMS-a czy tam telefon, kartkę mi napisali na drzwiach. To już brzmi dziwnie. Więc z czym się miała spotkać? Dobrze, dobrze, połóż się w łóżku, uspokój się. Masz 3 miesiące życia. I ona mówi, spotkała się z jedną ścianą, z drugą ścianą, z trzecią ścianą i uwierzyła w to, że nic się nie stało. I mówi, już się poddała. Nawet nie chciała tam odzwaniać, nie chciała nic. I chwała Bogu za to, co zrobił Jezus w nocy. Bo
W środku nocy okazało się, że Pan Bóg zainterweniował i obudził ją fizyczny głos, który powiedział: twoja wiara cię uzdrowiła. Myślała, że ma jakieś majaki, coś jej się zdaje. Więc poszła spać, budzi ją drugi raz głos: twoja wiara cię uzdrowiła. I mówię, coś jest chyba nie halo, Bóg czy nie Bóg, poszła spać. I trzeci raz obudził ją fizyczny głos: twoja wiara cię uzdrowiła. I wiedziała, że to Jezus, podziękowała mu za uzdrowienie i poszła spać dalej. I kiedy obudziła się rano, pierwszą myślą i takim intensywnym wrażeniem, które miała w sercu, było to, że ja muszę otworzyć Biblię, chcę pomodlić się Słowem Bożym. Otwiera Biblię, a tam był jaki fragment? Brawo. Twoja wiara cię uzdrowiła. I od tamtej pory minęło już kilkanaście lat. I ta kobieta jest zdrowa. Pojechała do Kanady, by złożyć świadectwo. Co jest ciekawe, że pojechała złożyć świadectwo i okazało się, że to nie byli katolicy. To byli chrześcijanie, ale nie katolicy. I oni nad tym się zaczęli modlić, powiedzieli: Bóg użyje cię w potężny sposób, będziesz prowadzić wielkie spotkania, organizować wielkie rekolekcje. I słuchajcie, po tym proroctwie nie katolików, ewangelików, ona została, jest dzisiaj świecką siostrą zakonną, karmelitanką, jest prawą ręką biskupa i kocha Kościół katolicki jeszcze bardziej. Zobaczcie, to jest to, o czym Jan Paweł II mówił w jednej z encyklik i też w swoich nauczaniach o tej wymianie darów. My się często dzisiaj boimy tych, którzy nie są tacy jak my. A może tak jak ta kobieta możemy doświadczyć wielkiego błogosławieństwa od naszych braci. I to wcale nie atakuje naszej katolickości. I ona w konsekwencji tego spotkania z Bogiem tam dzisiaj kocha Kościół katolicki jeszcze bardziej i służy mu. I to jest niezwykłe. I co jest ciekawe, to to, że te proroctwa się wypełniły. Ona żyje do dzisiaj i składa świadectwo tego, co Bóg dla niej zrobił. Możemy oddać Bogu chwałę za to, wielkie świadectwo. Chwała Ci, Panie. I co chcę dzisiaj też powiedzieć, dlaczego mówię o tym świadectwie, bo toczyła się walka. Oto uzdrowienie. I w tej sytuacji to się nie zdarza często, że Jezus sam interweniuje, bo zwykle, to czym mówiliśmy wczoraj, Jezus robi krok wstecz i mówi: masz wszystko w rękach. Byłeś na forum, słyszałeś, jak masz zareagować. I On czeka, żebyś to zrobił. Nie czekajmy, aż Jezus zrobi wszystko za nas. Jeszcze raz chcę to powiedzieć. Przychodzi moment, żeby stanąć w Jego autorytecie i zacząć mówić do gór. I będziemy widzieć owoce, tak jak widzieliśmy je wczoraj. Co dalej? Słowo Boże mówi nam jasno, że choroby mogą mieć również podłoże demoniczne. To jest na przykład Łukasza 11 rozdział. Zaraz go przeczytam. Od 24 wersetu. Wielokrotnie w Biblii, w Ewangeliach zdarzało się, kiedy Jezus wyrzucał złego ducha, człowiek był uzdrowiony fizycznie. Amen? I jest to ze sobą powiązane. Jezus wyrzuca demona i człowiek zaczyna, jak wczoraj czytaliśmy, niemy zaczyna mówić po wyrzuceniu złego ducha. Czyli za chorobę w tym przypadku był odpowiedzialny duch choroby, którego Jezus musiał wyrzucić. I co się dzieje? Kiedy jesteśmy na takim spotkaniu i tak jak wczoraj, jeśli zwróciliście na to uwagę, wczoraj modliliśmy się również taką podstawową, prostą modlitwą o uwolnienie. Jeśli ktoś zastanawia się na ile, jak i co, na 50-lecie odnowy powstało pismo, książka na temat modlitwy uwolnienia, która bardzo porządkuje ten temat. Nazywa modlitwę uwolnienia pewnym chrzcielnym darem. To znaczy tym, że każdy ochrzczony ma Boży autorytet, ale teraz duszpastersko trzeba nałożyć na to mądrość, bo jedną rzeczą mieć ten autorytet Boży i Bożą moc, drugą rzeczą mieć mądrość duszpasterską, żeby to wszystko było mądrze poprowadzone. Dlatego potrzebujemy wspólnot, duszpasterzy i tej wspólnej mądrości w tym, na ile gdzie się poruszać. Ale generalnie jest to napisane, że każdy świecki ochrzczony ma też pewien autorytet. I wczoraj, kiedy też modliliśmy się,
o uzdrowienie, również ogłaszaliśmy uwolnienie od duchów chorób. I bardzo często wiele chorób właśnie jest na podłożu demonicznym, duchowym. I czytamy tutaj, że po takiej modlitwie, po takim uwolnieniu człowiek może wrócić do zdrowia. I tutaj, szczególnie tutaj, Jezus podkreśla rolę osoby uwolnionej, w konsekwencji uzdrowionej. Mówi, gdy duch nieczysty opuści człowieka, błąka się po miejscach bezwodnych, szukając spoczynku. A gdy go nie znajduje, mówi, wrócę do swego domu, skąd wyszedłem. Przychodzi i zostaje go wymiecionym i przyozdobionym. Wtedy idzie i bierze 7 innych duchów złośliwszych niż on sam, wchodzą i mieszkają tam. I stan późniejszy owego człowieka staje się gorszy od poprzedniego. Zobaczcie, ktoś jest uwolniony, ale mówi sobie, dobra, jestem zdrowy, wracam do starego życia i za jakiś czas ktoś przychodzi i mówi, czuję się gorzej niż było wcześniej. I ma do ciebie pretensje. Co wtedy trzeba zrobić? Zaparz mu herbatę, usiądź z nim i pokaż mu ten fragment i zapytaj go o jego życie. Czy może zrezygnował, czy nie zrezygnował z grzechu, w którym tkwił, który sprawiał, że to zniewolenie, ta choroba pojawiła się w jego życiu. Zobaczcie, odpowiedzialność, którą mamy za Bożą łaskę. I Pan Bóg chce, bo to w bardzo praktyczny sposób. Myślę, jeśli wiesz, że to był duchowy problem, z którego Bóg cię uwolnił, idź wyspowiadaj się z tego. Oddziel grubą krechę, stare życie od nowego, które zacząłeś. Odetnij się od rzeczy. Poproś, Panie, daj mi łaskę, żeby już nie wrócić, nawet nie wracać w to towarzystwo, które mnie sprowadzało gdzieś na bezdroża. Chcę zacząć z Tobą nowe życie. Dałeś mi łaskę. Czym jest łaska? Łaska działa na różne sposoby. To jest niezasłużona przychylność Boga. To jest Boża moc w Tobie. Coś, czego nie jesteś w stanie zrobić sam. I czasami jest tak, że łaska zabiera wszystko od razu. Znam ludzi, którzy oddali życie Jezusowi i od razu, wiecie, mamy we wspólnocie młodych, uwolnionych z narkotyków, alkoholu, z w ogóle życia poniżej jakiegokolwiek poziomu. W jednej chwili, to stryknięciem palca. To jest łaska i za to tylko Bogu należy się chwała. Ale łaska działa też w inny sposób i tak się dzieje, myślę, częściej, że Pan Bóg zabiera pewne rzeczy, a później mówi, daję Ci swoją łaskę, czyli siłę do walki z tym, i współpracując z łaską, zobaczysz, że pozbędziemy się tego razem. I to jest często pewien proces Twojej współpracy z Bogiem. I musimy to zrozumieć. I święty Paweł mówi w Efezjan 4 rozdziale 27 wersecie, nie dawajcie miejsca diabłu z wykrzyknikiem. To nie jest prośba, to jest nakaz. To jest, mówi do wierzących, nie dawajcie miejsca diabłu. Żyjcie w świętości, żyjcie w czystości. Porzućcie stare postępowanie. Żeby po pierwsze zachować to, co Bóg w tobie już złożył, a po drugie, by pójść dalej. Byś ty się stał człowiekiem, przez którego te rzeczy będą działy się na dużo szerszą skalę. Przeczytaliśmy w Jana 10, że diabeł jest również kłamcą. Amen? A co robi kłamca? Tak jest, brawo. Jesteśmy tu. Skoro kłamca kłamie, to również w dziedzinie uzdrowienia musimy zrozumieć, że on będzie chciał nas oszukać. Jezus cię uzdrowił, nie masz problemu i w jaki sposób diabeł tutaj może próbować cię oszukać? Przez powrót symptomów. I to jest ten moment, słuchajcie, tej walki, o której święty Paweł mówi w 6 rozdziale Efezjan od 11 do 13 wersetu. Tam jest napisane o tym, by... Zresztą może to od razu przeczytam. Na tym sobie zbudujemy tą ostatnią część tej konferencji. 6 rozdział listu do Efezjan, 11-13. Od 10 nawet wam przeczytam.
Na koniec bądźcie mocni w Panu siłą Jego potęgi. Przyobleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, rządcom świata tych ciemności, przeciw duchowym pierwiastkom zła na wyżynach niebieskich. Dlatego przywdziejcie pełną zbroję Bożą, abyście się zdołali przeciwstawić, uwaga teraz, w dzień zły i ostać zwalczywszy wszystko. Święty Paweł mówi o pewnym momencie w naszym duchowym życiu, który można nazwać dniem złym. To jest moment, jak się wszystko sypie, wszystko się wali, przechodzisz duchową bitwę, których w naszym życiu na pewno będzie sporo. Będziemy musieli umieć stanąć w autorytecie. Z podniesioną głową powiedzieć: jestem synem, jestem córką Boga. I to wszystko, co przychodzi przeciwko mnie, musi klęknąć na imię Jezusa. I do tego potrzeba walki. To się samo nie dzieje. Żadnej wojny nie wygrywa się tak. I święty Paweł mówi tutaj o tym dniu złym, czyli momencie, kiedy diabeł przychodzi i próbuje dać ci symptomy choroby, byś uwierzył w to, że tego już nie ma. Krótka historia. Mamy we wspólnocie pewne małżeństwo. Oni kilka lat temu do nas przyszli na spotkanie. Ich w ogóle nie znałem. Ktoś ich przyprowadził. I zawsze pod koniec modlitwy mamy, znaczy pod koniec naszego spotkania mamy modlitwę wstawienniczą z nałożeniem rąk. I pamiętam, jak oni podeszli do modlitwy. Ja nie wiedziałem o nich zupełnie nic. Potem okazało się, że ona już chciała wyjść w połowie, ponieważ tak ją kolana już bolały. A bolały już on ponad chyba 10 lat z tego, co opowiadała. Ból był tak okropny, że już nie mogła tam wysiedzieć, nie mogła się skupić na uwielbieniu, na modlitwie, na niczym. Ale ten mąż mówi: poczekaj, pójdziemy jeszcze do tej modlitwy. Pierwszy raz na spotkaniu. I podeszli na spotkanie, położyliśmy na nich ręce, pamiętam, po prostu na ramionach, nie widzieliśmy nic o kolanach. I po spotkaniu mieliśmy taki zwyczaj, to były wakacje, że idziemy sobie wszyscy na gofry. Więc poszliśmy sobie w 30 osób, 40 na gofry, pani miała interes życia, wszyscy jemy gofry i w pewnym momencie ta dziewczyna robi taką dziwną minę. Ja mówię: co się dzieje? A ona mówi: moje kolano. I okazało się, że siedziała na kolanie przez godzinę i nie czuła bólu. I mówi: to był dla niej szok, bo to było niemożliwe. I to już trwało, słuchajcie, Pan Bóg ją uzdrowił wtedy. Rok, drugi rok. I w pewnym momencie mieliśmy mieć taką przez modlitwę o uzdrowienie. I mówię do niej: słuchaj, w parafii jakbyście mogli też złożyć świadectwa tego, jak Pan Bóg was dotknął, żeby zaprosić ludzi, tak ewangelizacyjnie, czy nie możesz powiedzieć o tym, co Bóg zrobił dla ciebie, dla twoich kolan? On powiedział: pewnie. To jest taka drobna kobieta, ale wojownik. Więc słuchajcie, idzie złożyć świadectwo, staje sobie za ambonką, ma zacząć mówić, poprawia mikrofon. Zgadnijcie, co się stało. Ja się dowiedziałem później, co się w tym momencie stało. Nagle zaczęły boleć ją kolana. I chwała Bogu za to, słuchajcie, jaka to jest perfidia diabła. Akurat wtedy. Przypadek znowu, no jaki przypadek? To jest kolejny przykład na to, jak diabeł boi się z twojego świadectwa. Bo to świadectwo dotyka serc. To świadectwo nawraca serca ludzkie. Że się ludzie wracają do domu i jedzą co niedzielę kotlet, ale jak usłyszeli takie świadectwo, to nie mogą się na kotlecie skupić, tylko myślą o tym, co było w kościele, bo usłyszeli świadectwo, nie teorię, świadectwo. I to im daje często siłę do życia z Bogiem w tygodniu. I ona znała ten fragment, dziękuję Bogu za to, z Apokalipsy, gdzie jest napisane, że zwyciężamy dzięki krwi baranka i słowu naszego świadectwa. To znaczy, kiedy składamy świadectwo, to jest jak duchowy wybuch, który zmiata diabła z okolicy. Dlatego zachęcam was, miejcie wiele czasu zawsze, czy jakiś czas w ogóle przeznaczony w waszych, na waszych wspólnotach, w waszych, nie wiem, na mszach z modlitwą o uzdrowienie, właśnie na świadectwa.
Otwórzmy czas na świadectwo, odważmy się, by składać świadectwo, bo to wykonuje potężną robotę w duchu. I zwyciężamy dzięki świadectwu. I ona stanęła mocno na nogach i myślę, jakby spojrzała diabłu w oczy i mówi: Jezus uzdrowił moje kolana. I zaczyna składać odważnie świadectwo, co Jezus zrobił te kilka lat temu. I ona zeszła z tego prezbiterium i ból nigdy nie wrócił do dzisiaj. Nigdy nie wrócił do dzisiaj. Chwała Panu. Więc zobaczcie, przyszedł dzień zły. I święty Paweł mówi, kiedy przychodzą symptomy, kiedy przychodzi trud, co mamy zrobić? Tu są użyte takie dwa czasowniki, ostać się i przeciwstawić. Grecki tekst, w którym jest napisany Nowy Testament, on tłumaczy jeszcze bardziej dosłownie, co mamy wtedy zrobić. Ten czasownik ostać się można przetłumaczyć jako dać opór, a przeciwstawić się jako walczyć. Dać opór i walczyć. Czy to jest bierność, czy aktywność? Aktywność. Kiedy przychodzi dzień zły, co jest Bożą wolą? Święty Paweł mówi, byście zwyciężyli wszystko. Bożą wolą nie jest to, kiedy przychodzi diabeł do twojego życia, chce cię okraść, a ty zaczynasz przepraszać go, że żyjesz. Bo to jest duch sieroctwa, w którym my katolicy często żyjemy. Niech mnie biją. Im gorzej, tym lepiej. A święty Paweł mówi, że musisz się ostać, przeciwstawić, czyli dać opór, walczyć, a wtedy zwyciężysz wszystko, bo to jest Bożą wolą dla twojego życia w Chrystusie. I zobacz, kiedy przychodzi dzień zły, zapamiętaj, że masz twardo stanąć na nogach. I chcę wam dać kilka konkretnych punktów na zakończenie, co wtedy można zrobić praktycznie. Po pierwsze, możesz wydać nakaz w imię Jezusa. Położyć rękę, powiedzmy, Bóg uzdrowił twój bark i czujesz, że coś po jakimś czasie zaczyna wracać. Połóż rękę na bark i powiedz w imieniu Jezusa: diable, nie oddam mojego uzdrowienia. Jezus wykupił je na krzyżu, ono jest moje. Łapy precz w imię Jezusa. Ty masz prawo to powiedzieć nad swoim życiem. Nikt nie ma większego autorytetu w twoim życiu, jak ty sam nad sobą. Tylko musisz stanąć w autorytecie dziecka Bożego i zwrócić się albo do tego bólu, albo do wroga, który próbuje cię okraść, ciebie osobiście. Po drugie, możesz wziąć na przykład Izajasza 53, Boże Słowo, które jest prawdą. W Jego ranach jest nasze zdrowie. I ogłaszaj: Panie, Ty wykupiłeś na krzyżu to uzdrowienie dla mnie. Ty już to zrobiłeś, zapłaciłeś swoją krwią. Ty już to uczyniłeś, ja czułem, że jest lepiej. I ja dzisiaj wyznaję Twoje słowo. Ogłaszam je. Po trzecie, trwaj w dziękczynieniu. To jest ważne. Często podczas modlitwy o uzdrowienie widzimy, jak uzdrowienie jest też procesem. I coś się mogło zacząć podczas modlitwy o uzdrowienie. I tak jak powiedziałem wczoraj, Bóg chce to dokończyć. Ktoś kiedyś powiedział, Pan Jezus jest jak prawdziwy mężczyzna. Jak zaczyna, to kończy. I zobaczcie, w duchowej rzeczywistości jest to pewne prawo, że teraz, kiedy dziękujesz, trwasz w dziękczynieniu, trwasz w uwielbieniu, to ten proces, który Bóg zaczął, jest kontynuowany. Często mówimy właśnie o mocy języka, że tak naprawdę Księga Przysłów mówi, życie i śmierć są w mocy języka. Jak z niego korzystasz, taki owoc spożyjesz. Jeśli używasz słów dziękczynienia, uwielbienia Boga, to jest przestrzeń, w której porusza się Duch Święty. Kiedy Duch Święty, wstajesz rano i zaczynasz dziękować, wbrew nawet rzeczom, które czujesz, ale zaczynasz wstawać, chodzić po pokoju, spróbuj. I 10 minut dziękować Bogu. Dziękuję Ci, Panie, za to. Uwielbiam Cię, oddaję Ci chwałę. To jest przestrzeń, w której porusza się Duch Święty. On przychodzi z wielką mocą. I zaczynasz czuć podniesienie w duchu. Radość, bo to jest owoc Ducha Świętego.
Ale kiedy używasz języka w drugą stronę, to dzieje się coś odwrotnego. Przyciągasz demony. Kiedy narzekasz, marudzisz, słowo ma moc. Nie wiem, czy wiecie, w Biblii jednym z imion diabła jest taka bajka, kiedyś była taka głupkowata bajka, Władcy Much. Nie wiem, czy słyszeliście. Jedno z imion diabła w Biblii to jest Władca Much. Nie wiem, czy ktoś specjalnie tą bajkę tak nazwał, czy nie, ale to jest prawda. I dam wam pewien obrazek. Kiedy zaczynasz, bo myślę, że go zapamiętacie, kiedy zaczynasz narzekać, zaczynasz marudzić, zaczynasz przeklinać, gdziekolwiek, tutaj w domu, ktoś ci zajedzie drogę. Ja już się nauczyłem, jak ktoś mi zajeżdża drogę, to widocznie potrzebuje mojego błogosławieństwa. Mówię, błogosławię cię, człowieku, modlę się za twoją rodzinę. Naprawdę, trzeba tak reagować. Bo twój język ma moc tak samo tu, tak samo we wspólnocie, jak i w pracy, gdziekolwiek będziesz. I kiedy wypowiadamy negatywne słowa z naszych ust, to przyciągasz demony, przyciągasz królestwo ciemności tak samo, jak muchy lecą, wiecie do czego. To jest biblijny obraz. Kiedy uwielbiasz Boga, w duchu czuć aromat. Byłem na spotkaniach wielokrotnie modlitewnych, gdzie było czuć aromat czegoś niebiańskiego. Królestwo Boże, niebo ma zapach. Jezus ma zapach. I to jest przyjemny aromat. Ale piekło też ma swój zapach. I to jest smród. I do niego zlatują się muchy, demony. Więc od twojego języka zależy, jak też proces uzdrowienia będzie szybko szedł do przodu. Kiedy trwasz w dziękczynieniu, ja zawsze mówię, wiara jest jak kabel z wtyczką. On sam w sobie nie ma żadnej mocy, ale kiedy włączysz go do gniazdka, wszystko zaczyna się dziać. Kiedy my zaczynamy dziękować, to tak jakbyśmy wkładali tą wtyczkę do gniazdka i proces uzdrowienia jest kontynuowany. To jest ważne. Więc dziękczynienie. I ostatni punkt, czwarty, co zrobić, żeby utrzymać uzdrowienie. Dla niektórych będzie zbyt nieduchowy, ale jest równie ważny. Po prostu zadbaj o siebie. Nie wiem, czy wiecie, badania. Jestem po AWF-ie, więc coś tam czytałem na ten temat. Badania są takie, że 50% chorób jest spowodowanych złym stylem życia. Mam taką znajomą w Skierniewicach. Zawsze jak ją widziałem, to taka dość potężna kobieta. Ona chodziła o kuli i widziałem, że ma problem. I mnie ciągle chodziło po głowie, pomóc się za nią, pomodlić, nie pomodlić, kiedy ją złapać i tak dalej. I tak czas minął, minęło z pół roku. Ja na nią patrzę potem za pół roku, a ona idzie bez kuli i ma 30 kilo mniej. I mówi, Marcin, czuję się jak nowonarodzona. W ogóle super, zadbałam o dietę, zadbałam o gdzieś aktywność fizyczną. Zobacz, jest super. I myślę sobie, my często chcemy doświadczyć cudu, ponadnaturalnego uzdrowienia. I powiem wam szczerze, znam świadectwa, słyszałem świadectwa ludzi, widziałem wideo, gdzie ludzie przychodzili złożyć świadectwo z tego, że podczas przebywania w chwale Bożej, w modlitwie, chudli 20 kilo. Przychodzili ze spodniami, mówili, zobacz, co się stało podczas uwielbienia. Naprawdę, widziałem to i znam, to są wiarygodni ludzie. Więc w Bożej obecności wszystko jest możliwe. Jeśli znikają guzy, to czemu 20 kilo nie może schudnąć? Przemiana myślenia. Ale zobaczcie, gdyby ta kobieta była uzdrowiona w ponadnaturalny sposób, ona pewnie wróciła do starego stylu życia i 20 kilo by wróciło w miesiąc albo dwa. I dla niej jakby korzyścią i uzdrowieniem, które przyszło, była zmiana stylu życia. Zobaczcie, jak to jest ważne. I ja często mówię o tych trzech kluczowych kwestiach. Dobrze, wystarczająco długo spać, dobrze jeść i mieć aktywność fizyczną.
bo znam ludzi, czytam biografie ludzi, którzy żyli dziesiątki lat przede mną. Czytam po to, żeby nie popełnić tych samych błędów. I gdybyście poczytali historię tych ludzi, jak wielu dobrze zaczęło, a ilu źle skończyło, to większość źle skończyła. Przedwcześnie umierali z wycieńczenia. Możesz sobie myśleć, że jesteś po prostu aniołem chodzącym, nie musisz spać. Ja dbam o to, żeby dobrze spać. Bo wiem, że mogę swoją głupotą i złym stylem życia zgasić Boże poruszenie. Bo Bóg powie, jak chcecie na 20, 30, 40, 50 lat w posłudze, a ja będę po prostu robił 24/7 i po 2 latach powiem, Boże, jestem wypalony, nie mam siły, rezygnuję, koniec. Albo wcześniej ludzie zaczynali chorować psychicznie, bo nie spali wystarczająco długo. Serce im padało. Boży ludzie, Boże sługi. I to jest może dla niektórych odkrycie forum. My, charyzmatycy, też mamy mózg. I trzeba też myśleć, być mądrym, bo możesz dostać nowy samochód z salonu, a jak będziesz się z nim źle posługiwał, to zniszczysz go w miesiąc. Czy może mieć pretensje do Boga człowiek, który został uzdrowiony z raka piersi albo z raka, powiedzmy, płuc? I mówi sobie, dobra, Bóg mnie uzdrowił, to fajek nie rzucam. I zaraz, parę lat później, jest diagnoza, rak płuc. No to czyja to wina? Boga? Gościa, co modlił się o uzdrowienie? Czy moja? Zobaczcie, musimy w dojrzały sposób podejść do tej posługi, do tej łaski, którą Bóg nam daje i z którą mamy współpracować. Chciałbym, żebyśmy na koniec powstali i chciałbym, byśmy wspólnie ogłosili, zapieczętowali to, co Bóg uczynił na tym forum. Będą za chwilę też ogłoszenia i po ogłoszeniach będziemy uwielbiać Boga i moja prośba do tych, którzy chcą podzielić się jeszcze świadectwem z wczoraj, by kilka osób, jeśli chcesz, to po ogłoszeniach będziesz mógł podejść tutaj i kilkoma świadectwami się podzielimy jeszcze tego, co Pan Bóg uczynił. Więc jak coś, bądźcie w gotowości. I chciałbym, byście powtórzyli za mną. To już będzie warsztat tego, w jaki sposób się bronić, a tak naprawdę atakować. I powiedzcie, Panie Jezu, dziękuję Ci za to, co dla mnie uczyniłeś. Dziękuję za Twoje uzdrowienie. I pieczętuję je dzisiaj mocą Twojej krwi. Zabraniam diabłu okradać mnie, bo tylko Ty, Jezu, masz do mnie prawo. Tylko Ty, Jezu, jesteś moim Panem. I ja zachowuję Twoją łaskę. I nie dam się z niej okraść. Amen. Chwała Panu.